Cześć, z tej strony Krusząc, Klubu Miłośników Fantastyki Sakita i zapraszam Was do kolejnego odcinka wywiadu ze Smokiem. Dzisiaj goszczę Kamila z Lupińskiego Klubu Fantastyki Ostatnie Przymierze. Cześć Kamil. Cześć. Kamil, czy mógłbyś powiedzieć kilka słów o sobie? Jestem Kamil Stefaniak, jestem obecnym prezesem Lupińskiego Klubu Fantastyki. Jakby w kręgach klubowych czasem zwracają się do mnie Perdewik, ale w sumie wolę po imieniu. A w samych strukturach klubu to działam już od liceum, czyli tam rok 2004, ile mi pamięć nie myli. Klub jako taki powstał w 2006 roku. W 2006 roku, super. Bo na Facebooku macie początek fanpage'a w 2015 roku, w drugie koluteko. To była reaktywacja. A, reaktywacja. No to słuchaj, właśnie skoro przechodzimy już do historii klubu, więc czy byś mógł opowiedzieć właśnie o początkach waszego klubu, jak się rozwijał oraz o tej reaktywacji? Początki to jest właśnie ten 2006 rok. Wtedy założyliśmy stowarzyszenie na samym początku, w styczniu. Ja wtedy byłem w liceum, ale jakby byłem w tej grupie członków założycieli. I coś tam działałem, nawet we władzach tego stowarzyszenia wtedy, jakaś tam komisja rewizyjna, tego typu rzeczy. No ale jakby starsze pokolenie wtedy tym kierowało. No i przez parę lat ten klub wtedy funkcjonował. No, mniej więcej do czasu, kiedy starsze pokolenie zaczęło wyjeżdżać do pracy za granicą. Albo zakładać rodziny i nie mieć już czasu na klub. A powiedz mi, co robiliście wtedy w pierwszej dekadzie 21 roku? Tam organizowaliście jakieś akcje, czy kraliście w RPG-i, kataliście o książkach? Jak to wyglądało? Wtedy to było tak bardziej różnorodne, że tak powiem. Bo jakby teraz, tak się spotykamy w piątki, to głównie gramy w gry planszowe i gry biterne. A rzeczy w stylu RPG-i, no to się organizujemy już poza klubem. Wtedy nie było tyle tych RPG-ów i bitewniaków, znaczy gier planszowych i bitewnych, więc jakby czasem graliśmy w te jedną z 10 planszówek, które ktoś miał. Ale tak to bardzo często po prostu siedzieliśmy i gadaliśmy, albo właśnie graliśmy w sesję wtedy. No i robiliśmy też takie konwenty, nazwijmy to. To się nazywało Fantasmagoria. Zrobiliśmy tego za 3 edycje. Był taki klimat małego konwentu w Centrum Kultury w niewielkim mieście. Ale było to całkiem przyjemne. Nawet mieliśmy tam pisarzy, Jacka Inglota, pamiętam, Ziemiańskiego. A powiedz mi, gdzieś można znaleźć jakieś ślady po waszym klubie i waszej tej pierwszej działalności? Gdzieś na fanpage'u można jeszcze znaleźć zdjęcia z tego czasu pewnie. A mieliście jakąś stronę internetową? Mieliśmy, tylko na... Ja nie wiem, czy da się do niej dostać. Bo ja mam jej kod, ale ona jest taka staroświecka, więc nie jest dostępna publicznie. Ja później się cię zapytam o adres i z ciekawości sajszę, bo interesuje mnie ta historia tych klubów z tamtego okresu. Wiesz co, powiedz mi, i w którym roku tak klub przestał działać? Pierwsze ostatnie przymierze? Jestem do końca pewien. Jakby kiedy ja poszedłem na studia, no to zacząłem tutaj okazjonalnie być. Ten klub dalej funkcjonował i, że tak powiem, trochę się rozmywał. My spotykamy się w takim lokalnym centrum kultury, to się nazywa Muza, i wtedy też tam się zaczęło. Ale właśnie po tych paru latach klub został przeniesiony do Młodzieżowego Domu Kultury. I te nowe zarządy jakby przestały trochę dbać o tą część stowarzyszeniową. Ten klub gdzieś tam nieformalnie sobie funkcjonował. On jakby przez ten cały czas, jakby w oderwaniu już od tego stowarzyszenia, część ludzi się dalej spotykała pod tą nazwą. Najpierw właśnie w tym MDK-u, później w bibliotece. Ale w pewnym momencie się zorientowaliśmy, że tak naprawdę właśnie te nowe władze nigdy nie ogarnęły tych spraw formalnych i my dalej jesteśmy wpisani w KRS-ie. I dalej musieliśmy to wszystko tam porozliczać. Przyszło nam do głowy, że no w sumie my już wróciliśmy do Lubina.
Więc można by zacząć jeszcze raz. No i wróciliśmy do tej marki, do tej formalności stowarzyszenia. Powoli zebraliśmy te wszystkie nieformalne odłamy klubu z powrotem do muzy. I to było właśnie tam w 2015 się zaczęło. O musie porozmawiamy, czyli klub zaczął na nowo działać w 2015. I teraz wiesz co, jeszcze chciałbym wrócić do samych początku klubu, ponieważ chciałem się zapytać o nazwę Ostatnim Przymierze. A to jest coś związanego z Tolkienem? Tak, dokładnie. To jest Ostatnie Przymierze Ludzi i Elfów. Nie pamiętam tak naprawdę, dlaczego akurat ta nazwa została wybrana. Brzmiała fajnie, pewnie dlatego. Co przedstawia wasze logo? I kto je wymyślił? To też w tamtym czasie było, czy to logo już jest po 2015? Tak, nie, no logo powstało w tamtych czasach i ja mam taką chęć, żeby je zmienić. Jakby ono nie przedstawia nic jakby konkretnego, tak? Zresztą tam jest tam miecz, księga i róża, a tu nie są jakieś ukryte znaczenia, że to jest miecz zwarcy pierścieni czy coś. Po prostu to stworzył nie jeden z tych prowadzących ten klub wtedy, Paweł Beasley miał ksywa. On tworzył tą pierwszą stronę internetową i też te logo i wszelkie tam graficzne rzeczy w tamtych czasach. No ale to logo jakby no już przystaje chyba do współczesnych czasów. To jest mało, to jest bardziej taki emblemat niż logo, tak naprawdę tyle rzeczy się tam dzieje, że ciężko się z tym identyfikować tak naprawdę. Już pomijając kwestię, że straciliśmy w ogóle wersje wektorowe, więc ciężko je załączać do czegokolwiek lepszego niż plakat. Wiesz co, bo już wspomniałeś o musie. Porozmawiamy o tym miejscu. Mówisz, że wasza historia w 2006 roku wtedy zaczynała się właśnie w musie, później przeszliście do MTK-u, tak? Spotykaliście się w bibliotece, a teraz spotykacie się znowu w musie. Centrum Kultury Muza. Centrum Kultury Muza, tak. I powiedz mi, i to jest wasze miejsce, w którym się spotykacie teraz? Oni nam udostępniają całe miejsce na gry. Bardzo dobrze się z nami współpracuje i tam no, odbywa się praktycznie cała nasza działalność. Spotykacie się co tydzień? Tak, każdy piątek od 19 do 1 tam siedzimy. I głównie to gracie w planszówki i w pitewniaki? Tak, w te piątki to tak to głównie wygląda, no jakby tam powstają różne grupy znajomości, które gdzieś się spotykają po klubie, właśnie na RPG. A powiedz mi, a czy Lubiński Klub Fantastyki jest dłuższym klubem, czy ilu fanów Fantastyki szczerze? Jakby tak, jak przyjdzie się w piątek, to będzie tam zwykle od 10 do 20 osób. Z takich regularnie przychodzących, to bym powiedział, że jest coś koło 50 takie grono. A przewinęło się tam sobie sprawdzałem, tworzyłem kiedyś jakiś taki mniej więcej spis ludzi, to już przeszło 300. Kamil, wiesz co, czy byś mógł mi powiedzieć, w jakim przedziale wiekowym spotykacie się w Centrum Kultury? Tam w piątki no to pojawiają się ludzie, powiedziałbym, tak 25+. Do 35, coś takiego, taki przedział. A w soboty, no to właśnie dochodzi młodzież tam licealna, gimnazjalna i dzieciaki. A wiesz co, bo tak jak mówisz o planszówkach, o pitewniakach, ja ostatnio przeprowadziłem dwa wywiady z klubami, które jednym klubem pitewnym, a drugim też pitewnym, tylko teraz przeszedł trochę w planszówki bardziej. I chciałem się ciebie zapytać, czy macie jakąś ligę okręgową, czy tak w klubie macie jakąś takie spis, prowadzicie takie jakieś mini turnieje, takie jakieś rozgrywki klubowe i punktujecie za zwycięstwa, czy gracie dla rozrywki raczej? Mieliśmy taki ranking, chwilowo go nie ma. Był taki patent, że tu w okolicy powstało coś, co się nazywało Ligą Gier Planszowych. To było 5 lat temu może. Jak to się zaczęło? To zrzeszało kluby tutaj z okolic właśnie województwa dolnośląskiej,
wątpię. Tak. No w każdym razie była sobie strona internetowa, gdzie można było... Wszystkie kluby mogły wprowadzić swoich członków i tam był algorytm, który liczył ten ranking. No i póki ta strona działała, no to korzystaliśmy z tego, robiliśmy sobie wewnętrzny ranking, rozdawaliśmy tam nagrody co kwartał. Ale oni w pewnym momencie zmienili koncepcję tego, jak ten algorytm działa tak diametralnie. I to się u nas nikomu nie spodobało. Ja prowadziłem ten ranking według tego starego algorytmu już tylko wewnętrznie u nas, tak w Excelu. No ale to się posypało, jak przyszła pandemia. Jakby rozsypały nam się te kwartały. Ja przestałem to regularnie zapisywać. Ludzie stracili trochę zainteresowanie. I próbowałem odtworzyć ten ranking w zupełnie nowej formie. Mieliśmy dyskusję, żeby rozpocząć go jako coś zupełnie nowego w tym roku. Ja, że tak powiem, nie było jakiegoś oszałamiającego odezwu, więc na razie temat wisi. Wiesz co, powiedz mi, w jakiej planszówki bitewniaki kracie w klubie? Bitewniaki to jest głównie Warhammer 40 tysięcy. No, ludzie mają też inne systemy. No, kojarzę Lotra, bo X-Winga. Ja jakoś nie gram w bitewniaki. A tam to największe grono, no to po prostu spotyka się na Warhammera 40 tysięcy. A planszówek, no to mamy Brud. Jakby na plakatach to podaje liczbę, że ponad 160 planszówek, ale wymagamy inwentaryzacji, bo wydaje mi się, że jesteśmy już koło 200. Niestety nasza lista planszówek jest, zrobiłem ją na Facebook Notes, a Facebook usunął sobie tą funkcjonalność, więc nie możemy jej aktualizować. Jak inaczej, czekam na inwentaryzację do tego momentu, aż wymyślę, jak to zrobić. Wiesz co? Wspomniałeś tutaj, że wasza sieć IPA, miejsce, które jest wam udostępniane, znajduje się w Centrum Kultury Musa. I chciałem jeszcze wrócić do tego, ponieważ mówisz, że tutaj masz 200 planszówek, kracie w bitewniaki, to wy macie takie tusze pomieszczenie, w którym się mieścicie, czy po prostu, jak to wygląda? Macie taki pokój klubowy, czy po prostu sala jest wam udostępniana? Mamy taki składzik, gdzie są nasze gry. Praktycznie już tylko nasze gry, tam jeszcze strażnicy mają też swoją przebieralnię. Czyli macie lokum, w którym trzymacie wszystkie rzeczy i to, co zostaje, to i po prostu jest hala, sala, w której się spotykacie? Tak, dwie sale. A pitewniaki macie, czy pitewniaki są przynoszone? Makiety trzymają w tym składziku naszym, ale figurki sobie przynoszą. Wiesz co, po kolejne moje pytanie dotyczy książek, komiksów, manki, czy znajduje się w sferze waszej działalności? Jak się spotykacie, dyskutujecie na temat książek albo filmów, czy innych mediów popkultury, czy raczej się skupiacie tylko na grze? Ludzie, którzy się tam spotykają, no to już się w większości przypadków znają od paru ładnych lat, więc na takim towarzyskim tonie, no to sobie dyskutujemy o tych wszelkich, no, głównie nowych serialach, bo to teraz jest takie popularne medium. Książki. Książek jest już tak naprawdę tyle, że seriali niedługo też będzie, że ciężko znaleźć takie wspólne tak naprawdę, o których można dyskutować. Ludzie mogą czytać fantastykę i jakby nie ma to zupełnie pokrycia w tym, co czytają, tak. Ciężko znaleźć jakieś punkty wspólne. Ale jakby tak formalnie nic w tym kierunku nie robimy. A powiedz mi, a tak z ciekawości chciałem się zapytać, co teraz u was jest popularne, o czym katacie? Prócz gier, tak? Jakieś takie seriale czy książki, o które są głośne u was? A ostatnio było dużo dyskusji o Wiedźminie i nowym Spider-Manie. Wiesz co, teraz przejdziemy do eventów, jakie organizujecie i organizowaliście przez okres waszej działalności. Macie jakieś takie cykliczne spotkania, czy to organizujecie taki event, tak powiem, jednostrzałowy? Jak to u was wygląda? Takie najbardziej cykliczne, które mamy, to się nazywa Kości zostały rzucone. To robimy w soboty. Zasadniczo z jednej strony to się niby nie różni niczym od naszych piątkowych spotkań, poza tym, że jest soboty. To jest
drugiej strony jakby reklamujemy to wtedy na zewnątrz, rozwieszamy plakaty. Te wszystkie gry są wtedy wystawione, także nie trzeba grzebać po szafkach. No i wtedy trochę tak ktoś z uwagi na ten termin pewnie reklamy zmienia target, bo przychodzi bardzo dużo rodzin z dziećmi zamiast takich bardziej nerdowych, stałych bywalców. Ludzie, którzy są mniej zainteresowani, to często fantastyki, a bardziej po prostu, żeby sobie pograć. Możesz opowiedzieć o turniejach, jakie organizowaliście bitewnych? No, robiliśmy dużo turniejów w grę X-Wing Miniatures, bo tutaj mamy sporo osób, które w to grają i jakby jeżdżą tutaj po całej okolicy i próbują integrować inne tutaj kluby. W sumie bym powiedział, że w chwili obecnej to właśnie X-Wing tak tutaj najbardziej nas spaja w okolicy i ludzie jeżdżą po klubach i grają. Zdarzało nam się też zrobić właśnie turniej Warhammera. A taki największy, który zrobiliśmy, to były Mistrzostwa Polski w Guild Balla. To Mateusz Twardowski, który właśnie w to grał, zorganizował. Pomogliśmy mu w tym. Znaczy on jest naszym członkiem, ale jakby to była jego inicjatywa. No niestety gra umarła w czasie pandemii, więc więcej nie będzie, ale ludzie sobie bardzo chwalili wtedy miejscówkę i no, chcieliby robić więcej, no niestety nie będzie im dane. A turnieje odbywały się w Centrum Kultury, czy w innym miejscu? Tak, te wszystkie turnieje się w Centrum Kultury odbywały. Bardziej okazjonalnych rzeczy, które tam robiliśmy w muzie, to zrobiliśmy też imprezę, która się nazywała Gramy w muzie, gdzie próbowaliśmy jakby połączyć formułę kości, turnieju bitewniaków i jeszcze RPGów. To się okazało trochę, że tak powiem, kontrproduktywne, bo podbierało trochę ludzi z każdej grupy do tej innej. I było jakby mniej ludzi było na każdym z tych rzeczy, niż gdyby to zrobić osobno. No i osobno też robiliśmy dwa razy. Na razie kusimy, żeby zrobić tego więcej, takie dni z RPGami, gdzie były jakieś trzy sesje, do których można się było zapisać i w różnych salach tam w muzie się odbywały. I to tam było rozreklamowane w okolicy i no, cieszyło się nawet powodzeniem, ale no, trzeba znaleźć kogoś, kto poprowadzi. To się nie organizuje samo niestety. A wiesz co, a powiedz mi, a w jakie RPGi tam gracie w swojej okolicy? Ja osobiście gram klasycznie w D&D. Znaczy tak regularnie, no bo starało mi się grać w różne rzeczy. Legendę Pięciu Kręgów w różnych edycjach. Starało mi się prowadzić Eclipse Phase'a, taki science fiction. W różne tam systemy Świata Mroku graliśmy. Jakieś takie bardziej indie rzeczy, jak Honor i Krew. Warhammer oczywiście też. Różne... Znaczy Warhammer, ten klasyczny fantasy i te różne rzeczy z 40, Dark Herezy, Lotra. No, tak naprawdę wszystko to się nawinie. Tam mamy jednego chłopaka, który chyba dosłownie ma całą biblioteczkę tych RPGów i tylko mógłby rzucać, co może poprowadzić. Z Centrum Kultury Musa organizowaliście chyba taki event jak Musa Fantasy, tak? Tak. I on jest organizowany, czy to było tylko dawniej organizowane? To no niestety było na razie jednorazowe. To był jakby poniekąd rozpoczęło naszą współczesną działalność trochę. No inaczej, no zaczęliśmy w tym 2015 roku, ale byliśmy tak raczej zamknięci, spotykaliśmy się w te piątki i nie wychodziliśmy na zewnątrz. A w 2017 w muzie, to ze strony muzy powstała taka koncepcja, aby zorganizować tę muzę fantasy. Oni organizowali wcześniej przez 2 lata coś, co się nazywało, chyba nie pamiętam jaka była nazwa tego, mogę gdzieś wygrzebać. To była taka impreza e-sportowa. I to nie wyszło za trzecim razem i chcieli czymś jakby zapełnić tą pustkę. I stwierdzili, ok, mamy klub fantastyki u siebie, może coś są w stanie zrobić. I to był akurat moment, kiedy
zostałem prezesem i trochę mi to tak spadło z nieba, bo to był właśnie dobry patent, żeby się zebrać do kupy, zobaczyć co jesteśmy w stanie zorganizować i w sumie właśnie od tego zaczęło się takie robienie jakichś eventów dla ludzi z zewnątrz i udział w jakichś imprezach miejskich. Powiedz mi, już wspomniałeś o tym, że trochę pandemia was rozłożyła na łopatki i wasze spotkania, że rozłożyła likę, waszą likę, jaką mieliście. I jak sobie radzicie podczas pandemii? Znaczy pandemia to jeszcze nas rozłożyła w taki niefortunny sposób, że akurat w tamtym roku dostaliśmy po raz pierwszy dofinansowanie ze starostwa i z urzędu miasta. Właśnie, żeby robić te kości zostały rzucone jeszcze tam na jeden taki projekt gier logicznych w szkołach. No ale wtedy weszły te wszystkie obostrzenia i tak naprawdę nawet się nie zgłosiliśmy o te pieniądze, bo eventy, które mieliśmy za nie organizować, no nie mogły się odbyć. W tym roku spróbujemy jeszcze raz, może się uda. A podczas pandemii, no jak były te największe restrykcje, no to mogliśmy się spotykać tylko w domach, jakby w takiej małej grupie, gdzieś się tam spotykaliśmy. A jak tylko wróciła możliwość grania w muzie, to powróciliśmy. W różnych tam limitach i reżimach sanitarnych. I powoli się rozkręcamy z powrotem. Powiedz mi, czy po pandemii przybyli nowi członkowie, nowe osoby się zainteresowały klubem i waszą działalnością? Tak, jest trochę nowych osób, które się pojawiły ostatnio. Jakby nie wiem, jak na stałe zostaną, bo to jest taka dynamika, no, bo tak jak mówiłem, jak tych osób się przeminęło, przeszło 300, a tak z jakąś częstotliwością się pojawia może 50. Jakby część, chociaż jest tutaj z Lubina, to pokazuje się z paczą. Okej, można pobierać planszówki, albo nie pasuje terminy, albo może szukaj czegoś innego. Ale pojawia się cały czas nowi. Wiesz co, bo mówisz, że spotykacie się w piątki od 19 do 1 i powiedz mi, kto może zostać członkiem LKF-u? Zasadniczo, jeżeli pytasz o kto może przyjść i pograć, to ktokolwiek. Tutaj nie ma żadnych formalności, nie trzeba być członkiem stowarzyszenia. Nigdzie się zapisywać, po prostu przychodzisz, bierzesz grę i grasz. Nic tam nie kontrolujemy. A ta część stowarzyszeniowa to też jakby po pandemii sobie przymarła, więc zamierzamy tam od nowa rozkręcić na następnym walnym, żeby oficjalną część odnowić. Ale jakby ona zawsze była takim dodatkiem do tego wszystkiego, bo nigdy nie robiliśmy tak, że coś było tylko dla członków. Część ludzi, którzy przychodzi, pewnie nawet nie zdaje sobie sprawy, że istnieje jakieś stowarzyszenie w tym wszystkim. Wiesz co, powiedz mi, ponieważ organizujecie kości zostały rzucone, bo sam powiedziałeś, że będziecie się rozkręcać teraz pod pandemii, jak byś zachęcił do wzięcia udziału w wydarzeniach, które organizujecie? Bo to jest miejsce, gdzie można spotkać ludzi, które mają podobne do nas zainteresowania i spotkać nowych przyjaciół. A jak ktoś jest zainteresowany tylko jakby, żeby sobie pograć, no to mamy bardzo szeroki wybór gier. Staramy się to uzupełniać o jakieś nowości, takie, które może czasem ciężko dostać. Organizujemy turnieje, nawet już pomijając kwestię tego rankingu, którego nie mamy, no to na kościach robimy turnieje, jak są różne tam eliminacje do Mistrzostw Polski organizowane przez wydawców, to się staramy. Więc jakby dla ludzi, którzy są zainteresowani tylko rozgrywką, też coś zawsze się znajdzie. No i mamy całą tam szafkę gier dla dzieci, więc rodziny właśnie z dziećmi, jak szukają sobie zajęcia na weekend, że mogą do nas trafić i coś dla siebie znaleźć. Kamil, dzięki tobie za wywiad. Mam nadzieję, że będziecie się rozwijać. Jasne. Dzięki wielkie.